ogólnoprzedszkolnej zespołu szkół gminnych w Baczkowie. Bardzo ważna data. Sądzę, że to też bardzo ważna data dla całej społeczności lokalnej, bo proszę Państwa, zebraliśmy się tu po to, aby ten obiekt, który jest tutaj po mojej prawej stronie, poświęcić i uroczyście otworzyć. Prośmy Boga Wszechmogącego, aby pobłogosławił zebranie dzieciom, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim tu zgromadzonym. Prośmy też, aby przyjął nasze modlitwy i udzielił szczególnego błogosławieństwa. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim, co jest na świecie. Racz, Panie, pobłogosławić dzisiaj ten obiekt sportowy, wzniesiony dla rozwoju ciała ludzkiego, który jest świątynią Twojej chwały. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę, obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać poprzednienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, że to najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy tutaj będą przychodzić, a szczególnie dzieci i młodzież, niech na tym obiekcie zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się szlachetną nauką, rywalizacją, bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Niech wszystkim zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo i opieka Twojej Matki. Lecz nie są to zwykłe ściany. Te ściany są pokryte licznymi malowidłami. Mój syn kwiatkami pomalował. Bambini! Pan Leszek powiedział nam, że posiada dzieci. A dzieci pana Leszka? O czym pan w ogóle mówi? Proszę stąd wyjść. Pan podróż powoli dobiega już końca. Nie, nie, von! Von Jungingen! Thank you.
ale zrobimy tak, żeby wszystkie dzieci miały możliwość się poruszać po duszy. Ale nie tylko tym, co będzie teraz, ale też innym. Teraz, jak ktoś nie będzie w tym konkursie, to będzie was w następnym. A ciebie zaproszę na stronę. I ciebie wyciągnę. I jeszcze ciebie wyciągnę. I ciebie na tym zajmuję. I jeszcze jednego wytana, jeszcze jednego wytana, jeszcze jednego wytana. A kto wie, jak ten wytany mały niebieski podkoszł chyba na imię? A ty jak wytany? Nie wiem, że to na imię. Milka? A ty? Ej, Milka! Ej, Milka! I jest brawo! Świetnie, pierwszy! Numer PESEL? Mój PESEL? Tak, już chwileczkę. To 210 987 715 12. Dziękuję, panie Nowak. Widzę, że mieszka pan przy ulicy Żytnie 14. Pański numer telefonu to 5632034. Numer w pańskim biurze to 562-124-858. Numer pańskiej komórki to 785-423-155. Z którego numeru pan dzwoni? Co? Dzwonię z domu. Skąd ma pan te wszystkie informacje? Jesteśmy podłączeni do systemu, proszę pana. Dobrze, chciałbym zamówić dwie wasze pizze z samą mięcho. To chyba nie jest dobry pomysł, proszę pana. Czemu pan tak sądzi? Proszę pana, w pańskiej kartotece pisze, że ma pan za wysoki poziom
Za wysokie ciśnienie i ekstremalnie wysoki poziom cholesterolu. Twój narodowy opiekun zdrowia nie zezwoli na tak niezdrowe zamówienie. Niedobrze. To co by mi pan polecił? Może pan spróbować naszej niskotłuszczowej pizzy sojowej. Z pewnością panu zasmakuje. A czemu pan sądzi, że mi zasmakuje? Wypożyczał pan w zeszłym tygodniu sojowe przepisy kulinarne. Dlatego właśnie to panu zasugerowałem. Dobrze, poproszę więc dwie rodzinne. Zaraz podam panu numer karty. A skąd pan u licha wie, że jeżdżę na motorze? Proszę wieczone. Radzę uważać, co pan mówi. Ma pan przecież kolegium za obrażenie policjanta w lipcu 2014 roku. Czy chce pan coś jeszcze? Tak, mam kupon na 2 darmowe litry coli. Przykro mi, proszę pana. Nasz regulamin zabrania podawania coli cukrzykom. Raz, dwa, cztery, 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 raz, dwa, cztery. Raz, dwa, cztery, dwa, trzy. Szybciej. Biegniemy. Raz, dwa, cztery, dwa, trzy. Ambona kukarela. Sza-la-la. I zostajemy. Now